te 15 minut w drugiej połowie na samym początku, kiedy mogliście mimo wszystko objąć prowadzenie. Wierzyliście wtedy jeszcze w 3 punkty, czy nie? My przed spotkaniem sobie założyliśmy, że w tym spotkaniu chcemy zdobyć 3 punkty, będziemy walczyć. No i początek spotkania uważam, że Wisła lepiej weszła w mecz, więcej podań wymieniła, ale to my strzeliśmy bramkę, my prowadziliśmy 1-0, tylko że ja uważam z mojej strony, że za krótko po prostu prowadziliśmy. Wisła zaraz szybko zdobyła z karnego bramkę, co dało im taki impuls i to uważam, że oni się lepiej prezentowali, jeżeli chodzi o grę w piłkę. Natomiast my też mieliśmy swoje sytuacje i szkoda, że ich nie wykorzystaliśmy. Dla mnie jako obrońcy na pewno szkoda, że straciliśmy znowu dużą liczbę bramek, bo ciągle pracujemy nad defensywą, a te bramki uważam, że straciliśmy zbyt łatwo. Jakbyś miał postawić diagnozę, dlaczego od tych kilku meczów przegrywacie? Co jest nie tak, co jest główną przyczyną tego, to co to by było według Ciebie? Ciężko mi jest na gorąco cokolwiek mówić o zespole. Może zapytajcie kapitana. Ja jako, że tak powiem, młody zawodnik nie będę się wychylał poza szeregi. My musimy skupić się na ciężkiej pracy, bo na pewno ciężko pracujemy, tylko gdzieś brakuje nam tej smykałki, gdzieś nie ma tego, nie wiem, takiej arytmii gry, którą mieliśmy wcześniej. Musimy ciężko popracować, żeby to wróciło. Dzięki.